Przedstawiam dzisiaj Państwu aplikację mobilną MMAT, ułatwiającą dobór rozpylaczy. Jest to świetne rozwiązanie dla rolników, ponieważ jednym tak naprawdę kliknięciem możemy sobie wybrać odpowiedni rozpylacz poprzez podanie prędkości jazdy oraz wydatku żądanego na hektar. Aplikacja również jest przydatnym narzędziem dla sprzedawców rozpylaczy, jak również doradców rolniczych. Aplikacja ma jakby swoje dwie najważniejsze funkcje. Dobieranie rozpylaczy polowych do standardowych oprysków oraz wybór rozpylaczy do nawozów płynnych. Jedna i druga funkcja działa w ten sam intuicyjny sposób. Podajemy wydatek cieczy w litrach na hektar, płynnym przesunięciem na skali wyboru oraz drugi parametr, bardzo istotny, podanie prędkości jazdy. Co ciekawe, dla maszyn starszych, które nie posiadają prędkościomierza, aplikacja również jest w stanie zmierzyć prędkość jazdy, ponieważ łączy się z modułem GPS-u w telefonie. Dodatkowo mamy również wyświetlaną aktualną temperaturę oraz siłę wiatru. Dzięki tym zmiennym, które wybraliśmy, dobieramy sobie rozpylacze według nas najlepsze. I tak, przy parametrach, które w tym momencie podaliśmy, czyli 187 litrów na hektar i prędkości 7,5 km na godzinę, do wyboru mamy przy średnim wietrze dysze, powiedzmy niebieskie, przy ciśnieniu 3 bary, fioletowe przy ciśnieniu 4,2 bara. Tutaj mamy typ jednostrumieniowy, dwustrumieniowy, także jest cała gama produktów. Automatycznie pojawia nam się wielkość kropli, jaką uzyskamy z danej dyszy oraz filtr, który powinien być zastosowany. Analogicznie tak samo sytuacja wygląda przy doborze rozpylaczy do nawozów płynnych. Ułatwieniem jest to, że mamy wszystkie cztery formy stężenia azotu, jakie występują na rynku. Jest to 26 plus S, 28, 30 i 32. Aplikacja przelicza wydatek z litrów na hektar na kilogramy na hektar oraz na ilość czystego składnika na hektar. Ilość czystego składnika, mówimy tu o azocie. Dalej dobór wygląda podobnie. Zaznaczamy prędkość jazdy, jaką chcemy pracować. Jest to na przykład 8 km na godzinę, powiedzmy 209 litrów na hektar i otrzymujemy wynik. Jest to w tym przypadku dysza czerwona przy ciśnieniu 2,9 bara. Dodatkowo możemy sobie jeszcze podejrzeć po kliknięciu jakby podstawową charakterystykę danego rozpylacza. W tym momencie jest to dysza KR5. W aplikacji znajdziemy również taką zakładkę jak rozpylacze specjalne, jako uzupełnienie naszych tutaj produktów w ofercie oraz mamy tutaj akcesoria, które jakby również sprzedajemy cały czas z naszymi produktami. Są to kołpaki, filtry, uszczelki, sztoteczki oraz kubki kalibracyjne. Zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony www.mmat.pl oraz do pobierania darmowej aplikacji MMAT na urządzenia mobilne. Już dziś każdy z Was może ją pobrać z App Store oraz z Google Play.